Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No dzisiaj we wtorek mamy taki dzień, gdzie możemy sobie obserwować loty, między innymi właśnie na wspólnym gołębniku w Czersku. Kolega Sebastian Ostalniński, organizator tego gołębnika, dzisiaj ma tutaj lot treningowy z miejscowości Rytel. Jest to miejscowość położona tutaj, jak jest ta droga. To się nazywa Droga Krajowa nr 22 i to jest dosłownie przy samej drodze. Ta miejscowość 15-16 km stąd. On tam te gołębie już zawiózł. Miał napisane na stronie internetowej, że o godzinie 7.50 planuje je wypuścić. No ja tak myślę, że on takie wypuści właśnie i w tym momencie będziemy tutaj na nie czekać. Mamy już tą godzinę, właśnie chyba 7.50, 55 może już jest, czyli są zapewne już wypuszczone. Pogodę mamy taką dość sprzyjającą, nie jest ani za ciepło, ani za zimno. O, tu pies wariuje, widzę, ale to nic, on tu nie będzie przeszkadzał, bo go zaraz tu zamkniemy. Niebo jest, widzimy, niezachmurzone, troszeczkę wieje wiatr, pewnie słychać to w mikrofonie. O, teraz na pewno. Będziemy sobie tutaj czekać, patrzeć. No spodziewamy się, że te gołębie przyjdą z tego kierunku, z którego ta miejscowość tutaj Rytel tak jest właśnie, czyli tak jak teraz patrzę za tych brzuzek malutkich. Tutaj jakiś jeden gołąb, widzę, chodzi po dachu, ale to jest chyba gołąb nie od Sebastiana, bo nie ma tipesa. Pewnie jest tutaj kolega Stanisław, ma jeszcze gołębniki, widzę, może jakiś z lotu tutaj, może komuś wyszedł. No zobaczymy. W każdym bądź razie będziemy na te gołębie sobie tutaj czekać. No niestety na razie nie pokażę, jak przylatują. Będziemy musieli później zobaczyć odbicia, bo domek, w którym się znajduje, widziałem, tam jest, Sebastian ma zamknięty. No poszukamy klucza, może gdzieś tu będzie, to wejdziemy i będziemy obserwować na bieżąco. Dobrze. A na razie popatrzmy sobie. On dzisiaj robił też lot bez koszowania. Tam jest na tym gołębniku to chyba 100-kilkadziesiąt gołębi. Tak z tego, co patrzyłem wczoraj, mi się zdaje, że 160 czy 180. To sobie można dokładnie na stronie internetowej oglądać. Przy okazji też na stronie naszegolebniki.pl właśnie dołączyliśmy ten gołębnik oprócz NG Kosakowo, WG Kosakowo, WG Czerk. Tam jeszcze dojdzie WG chyba Centrum, do takie, które będziemy mogli bezpośrednio dane pobrać. Tam sobie można zobaczyć wszystko, co jest z tymi gołębiami związane, a mianowicie między innymi pozycje, które zdobywają, jeżeli chodzi o WG Kosakowo, to też możemy zobaczyć od razu wszystkie dane związane z ich pochodzeniem, rodowody, tymi materiałami, które nam hodowcy dostarczyli. A my sobie teraz w międzyczasie zobaczmy, tak wyglądają te gołębniki. Przed gołębnikami Sebastian wykosił, no siłą rzeczy nie wykaszał tutaj na całości, ale tu jest wykoszone ładnie, także można sobie tutaj przyjechać. Też zachęcamy właśnie do kolejnych treningów odwiedzania, tutaj bardzo łatwo dojechać jest. No, a my czekamy teraz na gołębie. Widzimy, jest już godzina 8, ale chyba jeszcze gołębie nie zostały wypuszczone. Akurat rozmawiałem z Sebastianem, czy czasem nie ma tutaj gdzieś klucza schowanego, żeby wejść i oglądać, ale niestety klucza nie ma, także dopiero jak wróci, zobaczymy listę tych gołębi, które wróciły. Natomiast mówił, że dopiero co zajechał, jak rozmawiałem chwilę, 5 minut temu, zajechał i czeka, aż by sobie te gołębie chwilę odstały i wtedy je wypuści. On tam wpisał 7.50, bo jakoś musiał, nie wiedział, czy zdąży. Sam tutaj widzimy, to robi, a dzisiaj chyba mu nikt nie pomagał. Ma ponad 160 gołębi, z tego co mówił. Pogoda, widzimy, jak jest, jaka była. Nie zmieniło się nic przez te kilka minut. A możemy sobie tutaj ładnie teraz tutaj na tym jasnym, niezachmurzonym niebie wypatrywać właśnie gołębi. Jest godzina 8.20. Jak rozmawiałem przed chwilą z Sebastianem, on już te gołębie wypuścił. 8.05 były wypuszczone, także tam tą godzinę trzeba będzie skorygować na tym systemie czas startu. Natomiast tutaj ja już sobie tutaj patrzę, bo 15 minut są w powietrzu, no to 15 minut, 15 km to powinny przylecieć, ale podejrzewam, że one sobie gdzieś jeszcze wykorzystają czas, że będą sobie latać tutaj po okolicy. Sebastian też chyba na pewno niedługo się tutaj pojawi, także czekamy, czekamy na te gołębie. Pojawił się jakiś tu pierwszy gołąb, to widzimy, jest. Jest godzina chyba 8.20 coś, zaraz zobaczę. Jest godzina 8.23. Pojawił się pierwszy gołąb. Sebastiana jeszcze nie ma, czyli on leciał około 20-18. No. Widzimy też ten gołąb, który siedział na dachu. To chyba mówi, że od miesiąca już tutaj po prostu ten gołąb chodzi sobie, ale do gołębnika nie wchodzi pod. Widzimy go tam teraz pod wolierami. A ten przyleciał, ale nie chce też wejść. Chodź, 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 chodź! To wołanie to pewnie nic nie da. Nie wiem, jaką tutaj techniką wołał Maćka Budzika, chociaż gwizdy. No i tu są kolejne tutaj gołębie, ale to no, nie wiem, czy to chyba tak, od Sebastiana 4 sztuki, tamten jeszcze nie wszedł, tutaj są kolejne 4 sztuki. Krążą sobie, no to jest taki tylko dla nich przebieżka, nie można nawet tego chyba treningiem dużym nazwać, jest nas malutki. Tam jakieś gołębie, ale to są kogoś innego,
ten gołąb sobie widzimy teraz tam przeskoczył na inny wlot. Tu są te cztery, tu dwie, jeszcze to sześć razem już jest. Nie, to chyba dziki. No tak. Ten sobie siedzi, ale ten pierwszy nie wchodzi. Jakieś tam pojedyncze są następne. Te cztery w dalszym ciągu krążą. No siad na... Chodź tu! Chodź! Tutaj! Kamoń. O, tam. Siadł jeszcze jeden. Chodź tu. Cztery, sześć sztuk jest razem już. Dwa, cztery, sześć, krąży siedem. Tam samolot widzimy leci, tu kolejny się pojawił. Kiedy przychodzą poza tą grupą. Tam widzimy Sebastian, też jedzie już z przyczepą. No, godziny schorygować teraz już nie może, gdyż jak system wystartował już do zakończenia lotu. Nie można tego zrobić, to można wszystko przed rozpoczęciem zrobić. Bo tu jest grupa duże, stado już przyleciało, większe, widzimy. Leciało właśnie z tego kierunku. Sebastian tam właśnie dojeżdża, przepraszam, tutaj to stado krąży, ale żaden chyba jeszcze nie wszedł gołąb, zobaczymy. Czyli widzimy, były równo z Sebastianem praktycznie. Jeden wyprzedził trochę, te cztery też. A sobie tutaj krążą. Sebastian mówił, 160 kilka sztuk. U nich na razie nie koszuje jeszcze. O, chyba. No wchodzą, wchodzą tam pojedyncze sztuki. Tak nie za bardzo chce im się. Zaraz zobaczymy, jak Sebastian będzie wołał. Dwa stada, powiedzmy, krążą do grupy. Zakładając, że wszystko tam będzie poprawnie, bo jak tak się system zostawi, znaczy przez komputer, to nie zawsze jest powiedziane, że czasem jakaś aktualizacja się nie włączy. Na przykład spowoduje ponowne uruchomienie komputera. Sobie za chwilkę to wszystko zobaczymy. O. Część widzimy siada, wchodzi, część jeszcze krąży. Teraz się dowiemy, jak plan. Tutaj Sebastian mam tam na stronie internetowej oczywiście zamieszcza te informacje, ale teraz od niego też usłyszymy, jak on to planuje. Już chyba niedługo się zaczną do niego loty konkursowe. Myślę, że chyba w pierwszy będzie w piątek. To wszystko zależy też od pogody, bo tutaj jest z tą pogodą różnie. Tam grupka też jeszcze jest. 160 nie ma razem wszystkich. Troszeczkę będą one jeszcze krążyły. Sebastian, otwieraj, zobacz, czy tam wszystko działa. Działa, bo to zarejestrowane. Na internecie? No ja tu nie mam. Ale otwórz przy okazji, to sobie zobaczymy tutaj na miejscu, bo pierwszy gołąb przyleciał jeden, ale nie chciał. Cicho, ale nie chciał wejść. Bo ci więcej nie wezmę. O, zaraz pan Sebastian. Ja tak się zastanawiałem, czy wygaszacza nie masz jakiegoś włączonego czy coś. Akurat z tobą przyleciała taka większa grupa. Poczekaj, jeszcze zobaczymy, bo one krążą. Część już weszła, nie wiem, tam z kilkadziesiąt sztuk, może tam z 30, 40. Albo no nie, nie jestem w stanie tego zliczyć. O, jeszcze krąży takie statko. Część siedzi na dachu. Ile tam jest, Seba? Ile? Tu masz, pokaż. Weź to kliknij. Tak, i na sam dół wiedz teraz i... Jest 35, no, no tak wyglądało mi, że kilkadziesiąt weszło, bo siedzi na dachu i jeszcze lata grupa jedna. Tak z 40 lata gdzieś, nie? 30 parę, siedzi z 20, z 15, no. O. Jak tam plany, teraz kiedy najbliższe treningi? No jutro jeziorki jest w planie, nie? Jeziorki, ale to jest też blisko, blisko ciągle, 20... tak? 25. A taki konkursowy kiedy pierwszy? Poniedziałek przyszły. Poniedziałek przyszły. Po lotach już oddziałowych. U was w oddziale to już będzie trzeci lot, tak? Tak. Jak tam przy okazji, jak już jesteśmy, jak loty idą w oddziale na młode? No u nas akurat, nie, no giną gołębie. W sąsiednich oddziałach i u nas.
Na spisach żeśmy mieli 2200 młodych, a teraz poszło 9, niecały 1000. O, to malutko rzeczywiście. No popatrzmy, o, przyszła następna grupa. To był lot dosyć udany. Poczekaj, zobaczmy, stąd lądują. To kilka minut zaledwie. Mhm. O, ten dźwięk właśnie nam brakowało. Jak będziesz ich wołał? Gdzie one są, ty? Co? Gdzieś po, a tam jest, tam, dobra. Tam jest taka grupa, ale to chyba, czy to twoja była? Nie, to kogoś innego tam. Te pojedyncze sztuki jeszcze krążą. Wydawało mi się, że jedna grupa po prostu się oddaliła. Przyleciały i oddaliły się. Tam jest chyba 56 czy 58 gołębi odbitych. Tu siedzi jeszcze około 20 gołębi. Tutaj krążą. Chyba ta jedna grupa, co obserwowaliśmy, to była grupa tam co lata. Ona tak mi podleciała, albo nie, nie wiem. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, a tutaj widzimy takie pojedyncze sztuki. Tak nie latają w żadnej grupie, tylko sobie tak schodzą, tam Sebastian je tak woła. Pomalutku sobie tutaj będą chodzić, jeszcze będziemy czekać na kolejne ptaki. Cały czas pojedynczy sztuki już dołatują. 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 15 sztuk jeszcze, ten jeden oczywiście od początku gdzieś siedzi na dachu, ale nie chcę wchodzić, tutaj kolejny wyleciał. Tam też widzimy dwa następne, są w powietrzu. Teraz wiatr tak jest tutaj z mojej, tutaj z plecy, czyli on tak jakby pod wiatr troszeczkę ich znosi, ale to nie stanowi problemu. A tam czyj gołębnik jest? Gdzie? Tam, co tam latają. Co? Twój. A to twój, aha. Ja wypuściłem przed tym. Gdzieś po siódmej, nie? To no, no. Może latają. Dobrze. O, tu widzisz kolejne 3-4 sztuki. Ja tak widzę, podlatują. Się podzieliły gdzieś na trzy grupki takie, nie? Grupa albo pojedyncze, byle tylko doszły. Pojawiła się kolejna grupka. Gdzieś jest 10 gołębi. Jeszcze ich trochę brakuje. Gołębika chyba będzie z 80 sztuk około, z 90, czy jeszcze z 60-70 sztuk brakuje. Dziewięć tutaj lata, z tego co widzę. O, siadają. Tutaj od południa przyleciała kolejna grupa z 15 gołębi. Albo no, no, no właśnie. Może to ta właśnie co grupa co latała, zobaczymy. Czyli to będzie około tutaj tam z 80, ze 100 gołębi już odbitych pewnie będzie, znaczy z tymi razem by było. Ta grupa w powietrzu ze 100, około 120 gołębi, czyli jeszcze to coś będzie dochodziło pewnie. Dobrze. No nic. Najważniejsze, że łapił formę, nie? Bo ciężko było w tym roku z uwagi głównie na jaszczębia, to nawet widać, że był łapkę przed gołębnikiem. No tak jaszczą tu miał je wystraszone, że gołębie się bały nawet z gołębnika wychodzić. To krótko przed sezonem tutaj je tak rozganiał, że... Co teraz krążą? Z 15-20 sztuk to jest gdzieś, nie? 2, 4, 6. Tutaj w ogóle u nas w oddziale to hodowcom się gołębie tak po tym pierwszym locie rozchorowały, że... Po prostu
Ciężko. 8 nie dało nawet na to ilu hodowców teraz do lotowania jest? 29 spisów żeśmy mieli, to 8 teraz nie dało, 21 bodajże. Czyli 21, to jest na granicy, żeby uznawać wyniki do Mistrzostwa Polski. Tak się gołębie rozchorowały i to w środa, czwartek, piątek, czyli krótko przed wkładaniem. Nie? Zobaczymy, patrzmy, o tu wchodzą sobie kolejne. Ale to nie tylko u nas w oddziale, tu wiem, że w Kościerzynie, przynajmniej u nich w sekcji, wiem, że na pierwszy lot wkładali 2200 gołębi, a teraz 500 gołębi na drugi lot. No i to trudno wytłumaczyć, co się z tymi gołębiami dzieje. No my czekamy w Kosakowie, gdzie puszczaliśmy w niedzielę nasze gołębie z naszego gołębnika. To akurat odpukać 47 sztuk było wypuszczone, 47 wróciło. No czekamy jeszcze na listy konkursowe, żeby zobaczyć, jak one się uplasowały w skali oddziału. No nie ma na razie jeszcze, ale to dzisiaj czy jutro już one będą. W międzyczasie mamy możliwość sobie tutaj popatrzeć. Tam kolega Maciek dzisiaj też chciał trening zrobić, ale wczoraj wypuścił. Bardzo był taki zestresowany, bo długo gołębi nie było, ale później się pojawiły tam. Myślał, że mu dużo brakuje, a się okazało, że właśnie dużo mu nie brakuje. Ale stres duży zawsze z czymś takim się wiąże. No, taki tam przybłąkał się już prawie. Ja już powiedziałem. No. A dałeś, karmisz go chociaż? To tutaj sypnę nieraz, ale no nie chcę. Żartujemy. Nie chcę nawet do gołębnika wejść. O, ta grupa. No, widzę, no właśnie nie chodzi. Nie wchodzi, siedzi sobie. Tak, pewnie ten, z tymi naszymi, co nam brakują, to też tak się dzieje nieraz. Gdzieś siedzą. O, w międzyczasie patrzymy, jak sobie te ptaki krążą. I będziemy kończyć naszą relację. Pojedziemy sobie dalej. A, Sebastiana teraz był trening następny. No jutro chcę jechać, nie? Jutro, jak jeziorki, dobrze, tak? Zejdzie, no, do jeziorki jutro. To jest ile kilometrów? 22-24, tak. Nie? To później jest przed Chojnicami krótko, nie? A później za Chojnicę tam to za jest jeziorki, to jest ta miejscowość, powiedzmy, tam gdzie były te słynne wichury w zeszłym roku przeszły. Tak. Rytel, właśnie, jeziorki, dokładnie, pomiędzy rytlem a jeziorki. Kiedy byliśmy na imprezie kończącej tutaj, podsumowującej sezon na wspólnym gołębniku, widzieliśmy te lasy po drodze, które zostały powalone przez ten huragan, który miał miejsce. Całe połacie lasu płasko leżą, nie ma drzew. One teraz tam nawet do tej pory nie zdążono wszystkich uporządkować. Dzisiaj przez dwie anteny wchodzą, ale tutaj następny już lot będą przez trzy wchodzimy. Ale chyba trójnik mamy, także go teraz tam uzupełnimy. Dobrze. Także na razie dziękujemy, kończymy naszą relację i zachęcamy tutaj, jak ktoś będzie przyjeżdżał, zawsze może tutaj, kiedy będzie widział, że lot jest na internecie, może sobie podjechać, zobaczyć, pokibicować. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.